serdecznie. Ja jestem Krystian Janik, ze mną jest prezes Międzyszkolnej Julii Szachowej, Arkadiusz Marczyński. Jesteśmy... Gdzie jesteśmy? Jesteśmy w Jura Parku w Solcu Kujawskim, gdzie dzisiaj rozpoczęliśmy pierwszy turniej Enea Operator Międzyszkolnej Julii Szachowej. Jest to pierwszy turniej. Na liście startowej jest grubo ponad 80 zawodników. 89 zawodników, więc mamy rekord frekwencji na pierwszym turnieju, także myślę, że będzie już tylko coraz lepiej. Miejsce chyba bardzo fajne, bo to dla dzieci fajna atrakcja, myślę. Nie wiem, jak to odbierasz. No tak specjalnie właśnie zrobiliśmy, żeby ten pierwszy turniej odbył się w takim miejscu, gdzie jeszcze będzie nas sprzyjała pogoda, gdzie te dzieci będą mogły oprócz zmagań umysłowych skorzystać z atrakcji Jura Parku. Jest tutaj taka duża ścieżka edukacyjna, jakiś park rozrywki, karuzele, plac zabaw, także po skończonej partii dzieciaki zaraz lecą i jeszcze przez chwilę się bawią. Poziom turnieju, można powiedzieć, jest bardzo wysoki, tak? Bo gra większość zawodników, którzy grali w poprzednich edycjach. Dodatkowo mamy tutaj też mistrza Polski, tak? Do lat 10, może kojarzę? Tak. Grupa A w zeszłym roku było to około 20 osób, w tej chwili jest osób już dwa razy więcej, czyli 40. Świadczy to tylko o tym, że te dzieci rozwijają swoje szachowe talenty, grają na kategorie i dzięki temu swój poziom zwiększają. Udało się właśnie poinformować w mediach różne ośrodki szachowe, gdzie udało nam się pozyskać takich zawodników jak z Poznania, czy z Gniezna, czy z Gdańska, więc jesteśmy coraz bardziej słyszani. Cieszymy się, że... Trzeba by też powiedzieć parę słów o sponsorach, bo bez tych sponsorów nie byłoby tej ligi. No tak, w tym roku Enea Operator objęła patronatem tytularnym, także jesteśmy jak takie porządne kluby, nawet piłkarskie. Mamy teraz dobrego sponsora w nazwie. Oprócz tego mamy nowego sponsora generalnego, jest firma Solarion Polska. Z nami oczywiście nadal jest firma Madbud, także fundacja Jacka Rutkowskiego Pomagajmy Razem i w tym turnieju firma Dartom pofundowała nam puchary i medale. Jakie wrażenia po kontaktach z rodzicami, bo już umówmy się, miałeś okazję porozmawiać tutaj z kilkoma osobami, jakie wstępne wrażenia? No wrażenia są jak najbardziej pozytywne, także wspominają, że dzieci już nie mogą się doczekać kolejnej edycji. Zastanawialiśmy się, czy robić ją dalej, czy już zakończyć na tych dwóch, ale no szczęśliwie udało się nam pozyskać fundusze i możemy bawić się dalej. Będziemy oczywiście mieli koło fortuny na zakończenie. Także współpracujemy nadal z kinem Helios, Filharmonią Pomorską, Teatrem Polskim czy Family Parkiem. Koło Fortuny to jest twój autorski pomysł. Trzeba przyznać, że to jest chyba taki rewelacyjny pomysł, bo tutaj dzieciaki bardzo czekają na koło Fortuny, tak? Tak. No, nie wiem, czy to zacięcie trochę hazardowe, czy... Tak, ja myślę, że to trochę jest już element jakiegoś hazardu. No i wiadomo, że to zawsze to koło Fortuny się kręci i na kogoś wypadnie, tak? Także wystarczy, że w tym turnieju uczestniczysz, a zawsze wyjdziesz z jakąś wyjściówką i to jest też. Trwa pierwszy turniej w Jura Parku, ale my już jesteśmy myślami przy kolejnych zawodach, tak? Kolejne zawody będą 12 października. Tym razem wybieramy się do Torunia, do 10 liceum. Tam w zeszłym roku już mieliśmy okazję grać. Padł rekord frekwencji. Podaje 126 osób, także zakładamy, że w tym roku może być podobnie. No możliwości w tej sali są, trzeba powiedzieć, bardzo duże. Tak, to prawda, bo tutaj mieliśmy możliwość zorganizowania dla 100 osób, a tam praktycznie możemy wziąć taką salę, że możemy zmieścić ze 150 nawet. Pytanie, czy będziemy tyle sprzętu mieli, ale tym się będziemy martwić dopiero, jak się zaczną zapisywać. Dokładnie, najważniejsze to, żeby byli chętni, no ale chętnych jest coraz więcej. Trzeba powiedzieć, tak? No, przyjeżdżają ludzie naprawdę z bardzo odległych miejsc. No, dlatego serdecznie zapraszamy właśnie. Mamy nadzieję, że Toruń też się bardziej włączy w tą naszą inicjatywę i liczymy, że dzieci będą mogły pograć trochę właśnie z różnymi zawodnikami, a nie ciągle z tym samym.